Bardzo się cieszę, że dzisiaj naszą gościnią jest Agnieszka Dobrzyń, profesor na, w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. I czym się ten Instytut w ogóle zajmuje? Możesz nam w krótkich, żołnierskich słowach przybliżyć? Instytut Nęckiego, Instytut Biologii Doświadczalnej, to jest instytut, który prowadzi badania podstawowe, ale także badania translacyjne w zakresie biologii i biomedycyny. Translacyjne? To translacyjne. Przezumiem, co to znaczy? Czyli takie, które możemy przełożyć bezpośrednio do kliniki. Coś, co nas najbardziej interesuje, to próbujemy zrozumieć, dlaczego nasze ciało, które powinno w określony sposób funkcjonować, nagle przestaje dobrze funkcjonować, tak? I chorujemy na nowotwory, na cukrzycę, na choroby neurodegeneracyjne. To są główne te tematy, które, które nas interesują. A czym się to różni od medycyny? Medycyna to jest nauka, która, która zajmuje się leczeniem zaburzeń. Badania biomedyczne czy biologiczne w kontekście translacji, to są takie badania, które tak naprawdę odpowiadają na pytanie, dlaczego dochodzi do zaburzenia, jak wiemy dlaczego, możemy wymyśleć sposób na wyleczenie chorego organu, czy chorej komórki, czy chorego organizmu całego i wtedy, jak my już wiemy, jak to wyleczyć, mówimy lekarzom: hej, jak podacie taki i taki lek. Na taką i taką chorobę, wtedy u, u, uleczymy czy spowodujemy, że osoba, która jest chora, będzie zdrowa. Czyli ja tutaj widzę wyraźną różnicę pomiędzy lekarzem, który nas leczy przy użyciu środków, które ma dostępne, a y, badaniami prowadzonymi na przykład w Instytucie Nęckiego, gdzie my zna, odnajdujemy przyczynę choroby oraz wymyślamy sposób, jak tą przyczynę zniwelować, tak żeby nasze komórki działały prawidłowo. To co można studiować, żeby się tym zajmować? Biologia, biotechnologia, chemia medyczna, y, medycyna, y, fizyka czy biofizyka. Tak naprawdę w Instytucie Nancyckiego powiedz, z jakiej specjalności chcesz mieć osobę, na pewno znajdziemy. Literaturoznawstwo. Y, takiej osoby nie mamy, ale mamy psychologów. Ha. I jakby dobrze poszukać, to część z nich być może studiowało literaturoznawstwo. Niesamowite. To rzeczywiście bardzo interdyscyplinarne ciało, czy właściwie no, Instytut. To, co chciałbym przekazać naszym słuchaczom, słuchaczkom, bo to są przede wszystkim młodzi ludzie, którzy właśnie zdają matury, ewentualnie coś studiują, no to dlaczego to jest ciekawe i czemu się tym w ogóle warto zajmować, tym, co robisz? Czyli ja zawsze, ja często spotykam się z maturzystami, z licealistami. Coś, co, co uwielbiam, to właśnie spotykać się z młodymi ludźmi. Ja zawsze im mówię, że zawód, który ja uprawiam, jest w moim przekonaniem najlepszym zawodem na świecie. Dlaczego? Dlatego, że mam absolutną wolność tego, co robię. Robię to, co mnie interesuje. W badaniach, które prowadzę, mogę zrobić jakiś przełom i wierzę w to, że mogę. I możemy o tym porozmawiać. Nie wiem, czy dzisiaj będziemy mieli na to czas, czy może następnym razem. I jednocześnie ta taka wolność, kreacja, która jest dozwolona właśnie pracując w zawodzie naukowca, to jest to, co mnie w tym zawodzie pociąga i uważam, że, że to powinno być coś, co, co każdy powinien spróbować, przynajmniej w ten sposób pracować. Jakbyś miała jednym jedną dyscyplinę się określić, to co by to było? Biologia medyczna? Biologia medyczna, dobra, czyli a żeby żeby studiować biologia medyczna to się dzieje na biologii czy na medycynę? Możesz iść na biologię, możesz iść na medycynę, możesz iść na biotechnologię, możesz iść na weterynarię. Cholera, dużo, dużo tego. Dużo. To co byś radziła? Osobom, które są zainteresowane taką pracą, jaką ja wykonuję, myślę, że dzisiaj wydaje mi się, że biotechnologia to jest takie połączenie tych zarówno technologii takich, które wykorzystujemy w naszej pracy. To są, to są technologie, które pozwalają nam na wprowadzanie pewnych rzeczy do wnętrza komórki, na zmianę sposobu ekspresji genów, na zmianę sposobu, jak ta komórka funkcjonuje, a jednocześnie rozumiemy fizjologię, czyli to, jak organizm y, y, prawidłowo funkcjonujący powinien funkcjonować. Więc to są takie, y, wydaje mi się tak, że biotechnologia to byłoby to, co, co ja bym pewnie dzisiaj wybrała. Ja studiowałam biologię. A jakbyś miał jakieś rady dla osób, które mają powiedzmy jeszcze rok, dwa lata przed sobą, jakbyś miał jakieś rady do nich wystosować, to co by to było? Co powinny zrobić? Słuchajcie, przyjdźcie do Instytutu Nęskiego Polskiej Akademii Nauk albo do, na uniwersytet w momencie, kiedy mamy drzwi otwarte, zajrzyjcie do naszych laboratoriów, zobaczcie, jak my, jak my pracujemy. Zobaczcie, to nie jest tak, jak się czasami wydaje, że praca naukowca czy praca w laboratorium to jest nudna praca, siedzisz, coś tam przelewasz. Z jednego miejsca w drugie i nic się nie dzieje. To jest fajne towarzystwo, bardzo kreatywne, bardzo aktywne, ciężko pracujące, ale ta praca, która jest bardzo często niewdzięczna, co jakiś czas daje nam taką satysfakcję, że, że, że wiemy po co, po co to robimy i wiemy po co przechodzimy. A powinni się koncentrować bardziej na jakichś przedmiotach, no wyobrażam sobie na biologii pewnie, czyli na czymś jeszcze? Biologia, chemia, fizyka, yy, tak, to są te trzy dyscypliny. Matematyka bez których tak naprawdę nie można robić porządnych badań w dyscyplinie nauki biomedycznej. To są obliczenia też, tak, to jest statystyka, to są pełna świadomość tego, w jaki sposób funkcjonuje komórka, w jaki sposób funkcjonuje organizm, więc to, tego, to musimy wiedzieć. Dobra, jak patrzymy na biotechnologię wobec tego, co właściwie można po takich studiach zrobić, oprócz pracy naukowej, bo rozumiem, że to jest to, czym ty się zajmujesz i o czym już wspominałaś, ale co jeszcze można robić? można y, oprócz tego że pracować jako naukowiec, co raz jeszcze powtarzam, idealny moim zdaniem najlepszy zawód na świecie. Ale oprócz tego można też pracować w firmach biotechnologicznych, można pracować w firmach farmaceutycznych, y, można pracować na uniwersytetach, y, można pracować w różnych klinikach, które teraz coraz częściej oferują takie innowacyjne metody terapii i oni właśnie zatrudniają osoby które mają wykształcenie w naukach biomedycznych. Więc tak naprawdę wachlarz zawodów, które można wykonywać po takich studiach, jest bardzo duży. A nawet gdzieś widziałam taką statystykę, że przewiduje się, że w najbliższych 10 latach najwięcej będzie można zarobić w naukach właśnie chemii medyczna. Czyli to jest to, co my robimy. To uprzedziłeś moje pytanie, jak się, jak się zarabia po tych kierunkach? Oczywiście jest to uzależnione od tego, jak bardzo jesteś dobry i to, w jaką pracę podejmiesz, ale można zarobić naprawdę tak, że ma się z tej pracy nie tylko satysfakcję y, y, związaną z tym, że coś fajnego się zrobiło, ale także satysfakcję finansową. To tyle mogę powiedzieć. Nie wiem, o kwotach pewnie nie warto mówić, bo to się zmienia. Ale można dobrze zarobić, to Państwa zapewniam. Dobra, to kto nie powinien raczej myśleć o tego rodzaju studiach. Osoby, które się łatwo zniechęcają, bo raz jeszcze to nie jest łatwy zawód. To jest taki zawód, gdzie musisz mieć brać na siebie pewne ryzyko. Czasami wykonujesz jakieś eksperymenty. Eksperymenty mogą nie wyjść, hipoteza, którą stawiasz na początku, może nie być prawdziwa, więc zdarzają się nawet miesiące, kiedy nie osiągasz tego, co sobie założyłeś. Ale w momencie, kiedy. Po jakiejś tam przejściu trudnych sytuacji, osiągniesz w końcu ten sukces, ten sukces smakuje wspaniale. Ale trzeba być cierpliwym, trzeba być, mieć świadomość tego, że nie jest to łatwa, łatwa praca, ale praca, która jeśli się zakończy sukcesem, daje olbrzymią satysfakcję. No właśnie, to jest coś, czego w naukach społecznych, humanistycznych się tak często nie doświadcza. Oczywiście, no może się zdarzyć, że hipoteza nie wyjdzie, ale koniec końców zwykle coś wyjdzie. Mm. Rozumiem, że w twojej dyscyplinie to jest tak, że po prostu może nie wyjść i koniec. Może. Tak, zakładamy coś na podstawie wyników wstępnych, ale bardzo często, ba, gdybyśmy porównywali sobie eksperymenty, które wychodzą zgodnie z założeniem, w stosunku do tych, które nas zaskakują, to tych, ta, tych które nas zaskakują jest nawet więcej. I to jest to piękno właśnie w naukach przyrodniczych, że na dobrą sprawę nie możesz przed eksperymentem być absolutnie pewien, pewien jaki, jaki, będzie, jaki będzie wynik końcowy. I w, mojej, w moim. W życiu zawodowym, bardzo często gdzieś tam te największe sukcesy się pojawiły zupełnie przypadkiem, kiedy próbowaliśmy coś, czego, na co, czego, czego nie oczekiwaliśmy gdzieś tam na samym początku. Super, aczkolwiek to, to, pewnie to rozumiem, co mówisz, aczkolwiek bardzo mnie irytuje, że nieudanych eksperymentów nie można opublikować. To jest, uważam, fail. I, I tracimy na tym wszyscy, bo to powoduje de facto, że powtarzają się eksperymenty nieudane przez to, że nie wiedzieliśmy, ktoś już próbował. To prawda, to prawda. Okay. Można by było wymyślać taki, takie pismo, tak? gdzie, gdzie publikujemy wszystko niezależnie od tego, czy jest tak. To... No, albo pismo specjalnie dla nieudanych tak. eksperymentów, to czemu Pytanie, to nie będzie? chciał publikować specjalnie dla nieudanych. No, z drugiej strony przeprowadziliśmy ileś tam nakładów. Chcemy donieść no, świat. Świat ma prawo wiedzieć. Uważam, że to jest też istotne. Jeżeli przeprowadziliśmy eksperyment, to był błąd pedagogiczny, przeprowadziliśmy to wszystko prawidłowo, a po prostu no, hipoteza. Nie, 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 nie udało nam się uzyskać tego, co chcieliśmy, no to wydaje mi się, że to jest istotne dla świata nauki, żeby ponownie tych pieniędzy nie wydawać, no. Jasne. To mamy pomysł, tego mamy tutaj no, tak pomysł jest. Na, na jakieś działanie. Natomiast to, co chciałem ci jeszcze zapytać, to w przypadku, no nie wszyscy muszą myśleć o pracy naukowej, więc w przypadku osób, które się wybierają na biotechnologię, jak w praktyce, co to może być za praca? Czy to jest praca w przemyśle, czy to jest praca, nie wiem, w farmacji, nie, najczęściej praca, która, o, o której mówię, że jest to w firmach biotechnologicznych, wygląda w ten sposób, że pracujesz w laboratorium naukowym, z tym, że nie prowadzisz własnych badań naukowych, nie musisz martwić się o zdobywanie pieniędzy na, na, na grant, nie, nie musisz martwić się o swoje wynagrodzenie, nie musisz martwić się o to, co się z Tobą stanie, gdy skończą się pieniądze na badania, ponieważ o, 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 zarówno o, twojo, o Twoje zatrudnienie, jak i o pieniądze na badania troszczy się właściciel firmy. I to jest teraz coraz bardziej popularne, że właśnie osoby o takim wykształceniu, na przykład po zrobieniu doktoratu w Instytucie Nanckiego podejmują tego typu pracę, i ta praca daje mnóstwo satysfakcji. Zdarza się też, że osoby po takim kierunku badań są zatrudniane przez duże koncerny. Bo to, o czym mówię, to jest taka biotechnologia, startupy, które zresztą są bardzo teraz no, do, dość dobrze się rozwijają. Mam nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku. Natomiast są też duże firmy farmaceutyczne. W Polsce one najczęściej mają takie siedziby, które odpowiadają za badania kliniczne. Zatrudniają absolwentów kierunków medycznych, czy biomedycznych, czy biologicznych, czy biotechnologicznych na takim stanowisku bardziej biurowym, tak? Czyli na przykład to są osoby, które monitorują przebieg badań klinicznych, wpisują te dane do tabel wysyłają gdzieś tam, tak. Czyli to jest taka praca biurowa, statystyczna, dlatego mówiłam, że w tym zawodzie także matematyka, statystyka ma znaczenie. W moim przekonaniu ta praca no, może komuś dawać satysfakcję, ale to jest taka, nazwijmy to praca biurowa. Jeżeli ktoś szuka takiej pracy, to może taką pracę znaleźć, zresztą świetnie płatna. O dziwo, tak? Nie, nie wymaga ona za dużo inwencji, ale nie każdy potrzebuje takich emocji, jakie my mamy, prawda, w, w pracy. Więc, więc to też jest fajne rozwiązanie i sporo osób tak naprawdę, które kończy, robi doktorat w Instytucie Nańskiego, Polskiej Akademii podejmuje taką pracę. znik praca, bo mówi, że było za nudno, tak, za, za zbyt, zbyt stabilnie, ale, ale jest to praca, którą jeżeli ktoś lubi takie, takie życie, to, to chętnie ją wybierze. To z z mniejszej strony. Czy możesz powiedzieć jakieś rozczarowania, które się z tą dyscypliną wiążą albo o twoich osobistych jakichś, czy porażkach, czy rzeczy, które właśnie uważasz za rozczarowanie? A czy rozczarowanie? Rozczarowaniem na pewno jest to, że musimy sobie zdawać sprawę, że może się nie udać. W takim zawodzie, jaki, jakim, jakim ja mam, czy wszystkie osoby zatrudnione w Instytucie Nędzkiego, my żyjemy od grantu do grantu. tak? Zdarzają się momenty, kiedy mamy dużo grantów, i wtedy jest fajnie, bo nie musimy się martwić o to, za co kupić odczynniki, za co zrobić eksperyment, ale zdarzają się tak zwane lata chude, czy miesiące chude, gdzie jesteśmy między grantami i to jest stres. Dla mnie stresem jest to, ja jestem y, kierownikiem grupy badawczej. Dla mnie największym stresem jest Zdobywanie pieniędzy na zatrudnienie osób, które w tej grupie pracują, bo zdaję sobie sprawę, że to jest moja odpowiedzialność, żeby znaleźć te pieniądze. I to jest dla mnie naj, największym stresem. Ale póki co na razie, na razie się udaje. Mam nadzieję, że to, się, że to się nie zmieni. To co byś powiedziała, jako rzecz, która prawdopodobnie najbardziej zaskakuje osobę, która zaczyna się dyscypliną zajmować? Myślę, że y, najbardziej zaskakuje to, jak dużo żmudnej pracy trzeba włożyć, żeby mieć jeden fajny wynik, o którym się opowiada na, na przykład przed kamerą, w telewizji, w, w radio, y, bo te momenty takie, kiedy mamy dużo do powiedzenia, fajnych rzeczy, z którymi jesteśmy dumni, się pojawiają raz na kilka lat, jeżeli jesteś szczęściarzem, tak? czasami masz jedno odkrycie na całe życie, ale jak popatrzysz, jak wielkie jest to odkrycie, to gdzieś tam w stesce i myślisz, że warto było. Ale zanim dojdziesz do tego odkrycia, pojawiają się chwile zwątpienia i ja to widzę też u nas, tak, bardzo często doktoranci na pierwszym, na drugim roku, tak, już mają no, trochę niedosyt tego, że ciągle pracują, 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 nie mają tam jakiegoś, jakiegoś osiągnięcia, na które liczą, więc dlatego mówię, to jest praca dla takich osób, które mają świadomość, że to będzie wymagało dużo pracy i może się w pewnym momencie pojawić porażka, z której trzeba wstać tak, i, i posować się dalej. No, jest to proces dla osób, które mają szczęście. No, tak. Się no, siła, że... Szczęście, każdy, każdy, tak, szczęście się przydaje w każdym zawodzie, w naszym bardzo mocno. No, natomiast też to, co powiedziałaś, wspomina mi, dosłownie dzisiaj miałem taką konwersację o tym, dlaczego e, ludzie nauki nie mają takiego drygu do bycia influencerami. No, no, no prosta sprawa. No, ja nie jestem w stanie co tydzień zrobić o swoich nowych badaniach, no, bo, bo nowe badania, bo to, to zajmują no, raczej lata, w najlepszym razie miesiące, to tak jak coś idzie bardzo szybko, no ale donoszenie co tydzień czegoś nowego swojej pracy jest po prostu niemożliwe. Tak się, tak się zwyczajnie nie da. Więc myślę, że to troszkę też z tego może wynikać, że influencerzy radzą sobie z tym lepiej, bo mogą po prostu z głowy czy z niczego nadawać. To fakt. Powiedz tak, z ręką na sercu, poleciłabyś studiowanie biotechnologii osobie z bliskiej rodziny? Poleciłabym. A czemu? Świetna praca, interesująca, dająca satysfakcję. To jest taka praca, która, która pozwala osiągnąć sukces, jeżeli jesteś konsekwentny w tym, co robisz, jeżeli masz talent, jeżeli masz szczęście, tylko i wyłącznie ty budujesz swoją karierę. Jest to niezależne od innych osób. Nie wiem, czy w każdym zawodzie ma się takie szczęście, że, że, że można samemu decydować o tym, co chcesz robić, i sam jakby kujesz swój, swój własny sukces. Więc to jest coś, co mnie pociąga w biotechnologii. Druga rzecz, o której, o której mogę też powiedzieć, to jest fajny zawód. Także niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. Ja w Instytucie Nancyckiego niezwykle wspieram kobiety, które pracują naukowo bo faktycznie zawód, który wymaga kreatywności, który wymaga cierpliwości, który wymaga olbrzymiej inteligencji, to jest zawód, w którym obie płcie świetnie, świetnie sobie radzą i, i to jest naprawdę fajne, tak? Że mamy równe szanse sukcesu i, i to widać, tak? No, jeszcze jednym dowodem. Tak jest. Na koniec zawsze pytam o jakieś anegdotki, czy zabawne sytuacje, które wiążą się z anodyscypliną. Przychodzi coś do głowy? Ha. Anegdotka związana z biologią to pewnie można by było dużo, dużo wymyślać. Yy, yy, ja mogę powiedzieć coś, co mnie rozbawiło. Nie wiem, na ile to będzie zabawne dla osób niezwiązanych nie z tematem. Ja się zajmuję zaburzeniami metabolizmu i pracujemy na, zarówno na z udział, mamy badania prowadzone zarówno z udziałem ludzi, którzy są chorzy na cukrzycę, jak też, żeby zrozumieć, dlaczego, dlaczego cukrzyca się rozbija. Oczywiście pracujemy na modelach zwierzęcych badania naukowe z wykorzystaniem zwierząt są absolutnie kluczowe w, w naszej pracy i jednym z takich, podstawowych, z takich podstawowych modeli cukrzycy u zwierząt to są myszy obob, -OB, czyli takie myszy, które mają zmutowany gen leptyny. Te myszy są otyłe i wyglądają w ten sposób, że są takie okrągłe. Nie wiem czy czy, czy, nie czy, czy widziałem takich myszy, To może, zapraszam się do istoty. to pokażę, one są niezwykle, niezwykle urokliwe, gdy się na nie patrzy. Natomiast y, to jest je, jeden model, natomiast jakby kontrapunktem do, do tych myszy, to są myszy, które są, y, mają wyciszony gen SCD1 i te dla odmiany są sztupłe i nie jesteśmy w stanie ich w żaden sposób, niezależnie od tego, czym je termimy, y, wywołać u nich otyłości choćby naj, 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 najmniejszego stopnia. I co jest ciekawe, gdy patrzysz na te myszy, to one mają zupełnie inne charaktery. Mianowicie te szczupłe, ciągłe, te, te myszy z nokautem genuzyjnym, są non stop wściekłe. Po prostu do nich podchodzisz, rzucają ci się prawie do gardła i tak dalej. Natomiast te myszy otyłe, te takie, które wyglądają jak takie misie, te są tak przemiłe, że w ogóle przychodzą, się kładą na rękę, możesz tam je dotykać, one nie lubią być dotykane, znaczy nie, nie przepadają za wyciem tam tak się trochę odsuwają, ale z taką niechęcią, mnie, żeby gdzieś pobiegły, albo nie żeby się rzuciły na ciebie, więc to jest po prostu kwintesencja i ja mam ogromną ochotę kiedyś dać te myszy osobom, które się zajmują właśnie badaniami określającymi wpływ znaczy, co, co determinuje sposób zachowania albo ograniczenia agresji, ale zdecydowanie to byłby idealny model. Czyli to, co widzimy u ludzi, że te osoby powiedzmy z większą ilością tkanki tłuszczowej, że są takie bardziej miłe niż te takie wychudzone, to słuchajcie, widzę to w, w modelu zwierzęcym i to było dla mnie tak zaskakujące i tak yy, zabawne, że pokochałam te modele naprawdę i, i dalej na nich, na nich pracuję. Super, bardzo ciekawa sprawa. Naprawdę fajnie. Serdecznie dziękuję. Moim państwowym gościem była profesor Agnieszka Dobrzyńska z Instytutu Nęckiego Polskiej Kryminałki.